jeśli złamiemy nogę, jeśli, nie wiem, mamy zawał, to w ogóle nikt nie dyskutuje się, nie zastanawia długo, czy ma wzywać pogotowie, czy ma jechać do szpitala, czy ma się konsultować z lekarzem. A jeśli mamy problemy psychiczne, to właśnie niektórzy myślą, że tak ma być, niektórzy myślą, że to samo przejdzie. I to jest zupełnie ludzkie, bo to jest inny wymiar zdrowia, i w ogóle no, całej osoby ludzkiej. No, my staramy się pokazywać depresję jako chorobę, głównie dlatego, żeby pokazać, że można ją leczyć. Ale oczywiście jest wiele wymiarów psychologicznych, takich nawet niektórzy widzą wymiary duchowe i tak dalej w tej chorobie, więc to jest równie ważna jakby część tej choroby, ale to, o czym my chcemy mówić, że można leczyć i trzeba leczyć. Bo jeśli leczenie jest dobrze prowadzone, jest współpraca oczywiście wszystkich i pacjenta, i często no, bardzo ważna jest właśnie rodzina, ale w niektórych przypadkach niestety to się nie udaje i musimy mówić o samobójstwie. To jest ważne, żeby mówić. My uczymy studentów, żeby lekarzy, nie tylko psychiatrów, ale na przykład bardzo ważna jest rola lekarzy ogólnych, rodzinnych, do których często przychodzą ludzie niekoniecznie zrażeni tym, taką stygmatyzacją psychiatry i proszą o pomoc, żeby zapytać. Bo mamy też taką, że nie pytać, bo jak się zapyta, to się wywoła, tak? Komuś się zasugeruje to samobójstwo. Żeby pytać, żeby rozmawiać, żeby też w mediach pokazywać tak z jakąś wrażliwością też, no, żeby też nie gloryfikować czasami w jakimś tam zakresie samobójstwa. I to jest bardzo to świadectwo tu państwa i rodziny. Myślę, że to jest w ogóle nie do ocenienia, bo to jest, biorąc pod uwagę, że w naszej kulturze samobójstwo jest olbrzymim tabu, jeszcze chyba bardziej niż choroby psychiczne. To jest przełamanie, próba przełamania, myślę. Bardzo ważna i to po prostu jest nie do ocenienia, nie do przecenienia.